Filip Heiser rozstał się z partnerką miesiące po zaryczynach. Głupio mu. Liczba wpadek, głupich żartów czy innych wizerunkowych top Filipa Heisera jest tak wysoka. Za wiele osób zastanawia się, jakim cudem prezenter jeszcze pojawia się na antenie Dzień Dobry TVN w roli prowadzącego. Ostatnio jednak głośno było o jego prywatnym życiu, w związku z tym, że paparazzi przylapali go na schadzkach z tajemniczo kobieta. Kiedy jeszcze pozostawał w związku z matką swojego dziecka. Jakby tego było mało. Już dawno rozstał się z kobietą, dla której porzucił Małgorzatę Walczak, ponieważ zauroczył się w 25-letniej Julii. To właśnie jej oświadczył się na wakacjach na Dominikanie, a teraz milczy, bo znów jest singlem. Wszyscy byli w szoku, kiedy na jaw wyszło, że Filip Heiser oświadczył się młodszej o 13 lat partnerce zaledwie po kilku tygodniach znajomości. Rzeczywistość okazała się jednak brutalna, bo związek nie przetrwał próby czasu. Filip i Julia rozstali się w Sylwestra w niezbyt przyjaznej atmosferze. On szybko zorientował się, że popełnił blat, bez namysłu decydując się na zamieszkanie razem i poważne deklaracje po zaledwie kilku tygodniach znajomości, czytam na stronie Pudelka. Aktualnie na próżno szukać na Instagramie Filipa nowych wzmianek na temat relacji z Julią. Czy nowych zdjęć ich pupili, którym zalożyli osobne konto? Jak twierdzi informator Pudelka. Prezenterowi jest wstyd, że znów odniósł milos na porażkę. Filip zrozumiał, że niepotrzebnie chwalił się w mediach zaryczynami, bo trudno było mu się wyplatać z tego związku. Dlatego przez jakiś czas robił dobra minę do złej gry i próbował jeszcze ratować relację z Julką. Niestety, nie udało się. W redakcji nie robił z tajemnicy, że znów jest singlem. Ale jest bardzo wrażliwy na punkcie swojego wizerunku i po prostu głupio mu przyznać publicznie, że jego kolejny związek się rozpadł. Jesteście zaskoczeni, że znów jest singlem.